I believe that this nation should commit itself. Dzisiaj nie będę się odnosić do konkretnego wydarzenia w historii świata po 1945 roku. Spróbuję natomiast przekazać wam myśl Samuela Huntingtona z książki Zderzenie cywilizacji, napisanej prawie 30 lat temu. Uważam, że warto znać tezy postawione przez tego amerykańskiego politologa, szczególnie w czasach, w których przyszło nam żyć. W przyszłości, jeśli ten format się przyjmie, być może opowiem wam również o innych książkach i autorach. Huntington potęgę Zachodu postrzegał dwojako. Z jednej strony widział w niej siłę dominującą w porównaniu do innych cywilizacji. Uważał, że USA razem z Wielką Brytanią i Francją decydują o najważniejszych sprawach politycznych. Natomiast z Niemcami i Japonią ekonomicznych. Twierdził, że społeczeństwa z innych kręgów kulturowych, aby osiągnąć własne cele oraz ochronić własne interesy, muszą otrzymać pomoc Zachodu. Z drugiej strony Amerykanin już w latach 90. dostrzegał zmierzch dominacji Zachodu. Uważał, że jego zwycięstwo w zimnej wojnie było nie tyle triumfem, co powodem wyczerpania. W jego opinii Zachód jest coraz bardziej zajęty własnymi problemami. Powolnym wzrostem gospodarczym, stagnacją ludnościową, bezrobociem, deficytem budżetów oraz zanikiem etyki pracy. Huntington uważał, że społeczeństwa zachodnie ulegają dezintegracji społecznej. Natomiast nowym ośrodkiem potęgi gospodarczej jest Azja Wschodnia. To tam, jak twierdził, przesuwają się centra potęgi militarnej oraz wpływów politycznych. Huntington przewidywał, że cywilizacja Zachodu będzie słabnąć. Najbardziej rosnąć w siłę będą cywilizacje azjatyckie, a Chiny staną się, co możemy obserwować, głównym rywalem Zachodu w decydowaniu o losach świata. Amerykanin wyznaczył trzy główne cechy schyłku cywilizacji zachodniej. Po pierwsze twierdził, że będzie to proces powolny. Powoływał się na opinię brytyjskiego uczonego Hedleya Balla, który uważał, że szczyt dominacji Zachodu nastąpił około 1900 roku. Jednocześnie autor Zderzenia cywilizacji zaznaczył w swojej książce, że proces upadku Zachodu może gwałtownie przyspieszyć. Po drugie Huntington pisał, że upadek cywilizacji nie musi odbywać się regularnie. Zachód na chwilę może odzyskać swoją pozycję, by znowu ją stracić. Po trzecie, utrzymanie potęgi Zachodu polega na wywieraniu wpływu na inne ośrodki władzy. Może się to odbywać na przykład poprzez zachęcanie, przymus lub namawianie. Na początku XX wieku zdecydowanie Zachód miał siły i możliwości. Teraz jest już nieco inaczej. Huntington wymienił kilka czynników potęgi Zachodu. Jednym z nich jest jego zdaniem terytorium oraz ludność. U szczytu swojej dominacji Zachód władał nad obszarem mniej więcej połowy świata. Do 1993 roku to terytorium, głównie przez dekolonizację, zmalało o prawie połowę i wynosiło 33 miliony kilometrów kwadratowych. Zachód to Europa, Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia. Tymczasem tereny niepodległych narodów muzułmańskich zwiększyły się z 4,5 miliona kilometrów kwadratowych w 1920 roku do ponad 28 milionów kilometrów kwadratowych pod koniec XX wieku. Przełożyło się to również na demografię. Po I wojnie światowej Zachód władał nad połową populacji świata. 70 lat później ich zakres oddziaływania zmniejszył się do własnego kręgu kulturowego. Huntington wyliczał, że to około 13% światowej populacji. Uważał, że do 2025 roku ten wskaźnik zmaleje do 10%. Ludzi tzw. Zachodu jest więc coraz mniej. Równocześnie ludność innych kręgów kulturowych jest w coraz lepszej kondycji. Maleje liczba analfabetów. Coraz więcej ludzi mieszka w miastach, a służba zdrowia jest na całkiem wysokim poziomie. W Azji Wschodniej długość życia już na początku lat 90. w porównaniu do tego, jak wyglądało to w latach 60. wydłużyła się aż o 23 lata. Społeczeństwami lepiej wykształconymi jest trudniej sterować. Huntington jako przykład podawał Iran, gdzie jeszcze w 1953 roku pisać potrafiło zaledwie 15% obywateli. Podobny procent stanowiła ludność miast. Dzięki temu Amerykanie byli w stanie łatwo i szybko stłumić irańskie powstanie, przewracając szacha u władzy.
1979 roku, kiedy czytać i pisać potrafiła prawie połowa Irańczyków, USA nie były w stanie utrzymać szacha u władzy. Drugim elementem, na którym skupił się Huntington, był potencjał ekonomiczny. Udział Zachodu w światowej produkcji gospodarczej osiągnął maksymalny poziom tuż po I wojnie światowej. Kraje tego kręgu kulturowego produkowały aż 84% gotowych wyrobów. Od początku II wojny światowej ten wskaźnik zaczął spadać. W 1980 roku wynosił 57%, czyli tyle, ile 120 lat wcześniej. Już w 1991 roku 4 z 7 największych gospodarek świata należało do państw niezachodnich. Huntington wymieniał Japonię, Chiny, Rosję oraz Indie. Amerykanin przewidywał, że w 2020 roku każde państwo z pierwszej piątki największych gospodarek świata należeć będzie do innego kręgu kulturowego, a w pierwszej dziesiątce znajdą się tylko 3 państwa zachodnie. Jak jest faktycznie? Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego obecnie w pierwszej piątce są USA, Chiny, Japonia, Niemcy i Indie. W pierwszej dziesiątce z Europy są jeszcze Wielka Brytania, Francja i Włochy. Amerykanin uważał, że przez większość historii świata największą gospodarkę świata miały Chiny i ten trend ma się rozwijać w XXI wieku, co właśnie obserwujemy. Huntington pod lupę wziął też potencjał militarny. W jego opinii ma on 4 wymiary. Ilościowy, techniczny, organizacyjny i społeczny. Na początku XX wieku Zachód miał pod tym względem zdecydowaną przewagę nad innymi cywilizacjami. Ta sytuacja wraz z kolejnymi dekadami zaczęła się odwracać. W swojej książce Amerykanin twierdził, że wyłącznie Zachód jest w stanie przerzucić swoje militarne siły konwencjonalne w każdy punkt globu. Nie miał jednak pewności, czy ta zdolność zostanie utrzymana. Huntington zauważał, że już w latach 90. po zniknięciu zagrożenia ze strony Rosji, Europa Zachodnia zaczęła się rozbrajać. W wielu krajach skrócona została obowiązkowa służba wojskowa. W tym samym czasie coraz większe środki na armię i jej modernizację zaczęły przeznaczać Chiny. W obawie przed nimi swój potencjał militarny zaczęły rozbudowywać również inne państwa Azji Wschodniej, takie jak Korea Południowa oraz Tajlandia. Podczas gdy w ciągu 10 lat po 1985 roku wydatki obronne NATO zmalały o 10%, w Azji Wschodniej w tym samym czasie wzrosły o 50%. Amerykanin uważał, że stale poszerzać będzie się dostęp do nowoczesnej broni, co będzie szło w parze z postępem ekonomicznym. Samuel Huntington twierdził, że Zachód pozostanie najpotężniejszą cywilizacją świata jeszcze w pierwszych dekadach XXI wieku. Potem będzie przodować w dziedzinie nauki. W pozostałych kwestiach, a w tym m.in. gospodarki, będzie już inaczej, co wpłynie na odrodzenie się kultur niezachodnich. Zachodnia kultura z czasem przestanie być atrakcyjna. Huntington postawił całkiem logiczną tezę, że wzrost ekonomiczny wpływa na pewność siebie poszczególnych nacji, daje im siłę i przekonanie o swojej wyższości względem innych cywilizacji. Natomiast odwrotny trend następuje w cywilizacji dotychczas dominującej. Jako przykład Huntington pokazał ideologię komunistyczną, która w latach 50. i 60. była interesująca dla wielu ludzi na całym świecie. Kojarzyła się z sukcesami gospodarczymi, a także potęgą militarną ZSRR. Potem, gdy radziecka gospodarka weszła w okres stagnacji, a jej armia słabła, przestała być tak atrakcyjna. W przypadku Zachodu może się to przejawiać m.in. w problemach związanych z narzucaniem innym cywilizacjom swoich koncepcji praw człowieka, liberalizmu oraz demokracji. Co ważne, nie jest to czymś nowym. Przed nastaniem XIX wieku ani Arabowie, ani Chińczycy, ani Turcy nie mieli kompleksów względem Zachodu. Inne cywilizacje niekiedy z pogardą spoglądały na kulturę oraz instytucje w Europie. Elity intelektualne Zachodu w opinii Huntingtona w pierwszej połowie XX wieku uznały, że modernizacja ekonomiczna i społeczna doprowadzi ostatecznie do obumierania religii. Przyszłość widziały w racjonalizmie. Społeczeństwa miały opierać się na zasadach tolerancji oraz świeckości. Takiej wizji świata opierali się konserwatyści, którzy uważali, że może to doprowadzić do anarchii i deprywacji. Tymczasem druga połowa XX wieku pokazała, że ich obawy nie miały podstaw. Na całym świecie nastąpiło odrodzenie religii. Dowodem na to jest fakt, że religie zdobywają wyznawców w nowych krajach świata. Poza tym narodziły się ruchy fundamentalistyczne. Odrodziło się prawosławie. W 1994 roku 30% Rosjan w wieku poniżej 25 roku życia oświadczyło, że odeszło od ateizmu i uwierzyło w Boga.
Liczba cerkwi w Moskwie w ciągu 5 lat po upadku ZSRR wzrosła 5-krotnie. Natomiast w Azji Środkowej odrodził się islam. W 1989 roku było tam 160 czynnych meczetów. 4 lata później działało ich już 10 tysięcy. W niektórych miejscach organizacje religijne wypełniają przestrzenie niezagospodarowane przez państwową biurokrację w dziedzinie m.in. opieki zdrowotnej oraz wychowania dzieci. Huntington uważał, że tempo rozwoju Azji jest bardzo szybkie. Podwojenie dochodu narodowego na osobę zajęło Wielkiej Brytanii 58 lat, USA 47 lat, Chinom zaledwie 10, Korei Południowej 11. W pierwszej połowie lat 90. tempo wzrostu chińskiej gospodarki wynosiło przeciętnie 8% rocznie. W tym czasie wśród Chińczyków zaczęło pojawiać się przekonanie, że wzorowanie się na Zachodzie nie jest jedyną opcją umożliwiającą osiągnięcie sukcesu gospodarczego. Azjaci zyskali pewność siebie. Ich kultura coraz silniej zaczęła podkreślać swoją odrębność względem kultury Zachodu. Po II wojnie światowej zarysowały się dwie ścieżki. Japonia obrała kurs amerykański, Chiny radziecki. Kiedy ZSRR upadło, Chińczycy mieli do wyboru albo się westernizować, albo znaleźć własny sposób na sukces. Wybrali własną drogę. Pojawiło się pragnienie powrotu do tego, co autentycznie chińskie. Demokracja zaczęła być postrzegana jako coś narzuconego przez obcych. Jak przekonywał Samuel Huntington, Azjaci wierzą, że ich sukces ekonomiczny wynika z ich rodzimej kultury, górującej nad dekadencką kulturą Zachodu. Autor Zderzenia Cywilizacji uważał, że Chińczycy będą próbowali przeszczepić swoje rozwiązania w społeczeństwach niezachodnich. Tak jak Związek Radziecki mamił ideą komunizmu kraje trzeciego świata, tak teraz Chińska Republika Ludowa promuje swój model władzy. Elementem zachęcającym mają być sukcesy gospodarcze. Model anglosaski przestał być atrakcyjny. Natomiast dla mieszkańców Azji Wschodniej rozkwit ekonomiczny ma być dowodem moralnej wyższości nad Zachodem. Jednocześnie Huntington był zdania, że duży wzrost gospodarczy nie będzie trwać wiecznie i w końcu wyhamuje. Równocześnie jego elementem będą narodziny silnych gospodarek z dobrze prosperującą klasą średnią, co obecnie można zaobserwować w Chinach. Budowa nowego świata będzie się opierać m.in. na konflikcie. Aby zyskać motywację, ludzie potrzebują wrogów wewnętrznych lub zewnętrznych. Tę zasadę doskonale widać w biznesie. W świecie ścierających się cywilizacji, w sytuacji my kontra oni, oni to zazwyczaj przedstawiciele innej cywilizacji. A jaka będzie przyszłość Zachodu zdaniem Samuela Huntingtona? Otóż Amerykanin uważał, że problemem dominujących cywilizacji jest to, że ich społeczeństwo uważa, że historia zakończyła się na ich potędze. Tak było z Cesarstwem Rzymskim oraz Imperium Osmańskim. Amerykanin nie wykluczał wojen Zachodu z centrami innych cywilizacji. Jednocześnie jego zdaniem ciągle możliwe jest odrodzenie potęgi cywilizacji zachodniej. Powołując się na Karola Quigleya, wysnuł wniosek, że przesłanką rozwoju cywilizacji jest posiadanie tak zwanego instrumentu ekspansji. Zachód nadal może odzyskać pozycję lidera, choć sytuacja jest bardzo trudna. Już w połowie lat 90. cywilizacja zachodnia wkraczała w stadium rozkładu, czego symbolem były niskie wskaźniki wzrostu gospodarczego oraz oszczędności. Punkt ciężkości przełożył się na konsumpcję, a nie umacnianie potęgi ekonomicznej i militarnej. Aby odwrócić niebezpieczny trend, Huntington uważał, że rozwiązaniem jest imigracja, choć pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim pierwszeństwo powinny otrzymać osoby zdolne i wykwalifikowane. Po drugie, imigranci oraz ich dzieci powinny asymilować się z kulturą zachodniego kraju. Problemem Zachodu, zdaniem Huntingtona, jest również upadek moralności. Miał tu na myśli kilka czynników. Rozkład rodziny, narastanie zachowań antyspołecznych, coraz mniejsze angażowanie się w działalność społeczną, upadek etosu pracy oraz słabnące zainteresowanie nauką, co wpływa na coraz niższy poziom szkolnictwa. Uważał, że cywilizacja zachodnia w Europie może zostać podkopana przez słabnięcie chrześcijaństwa będącego jej centralnym składnikiem. Podawał przykład Szwecji. Choć Szwedzi są często antyreligijni, to szwedzkie instytucje, zwyczaje społeczne, rodzina i polityka zostały ukształtowane przez dziedzictwo luterańskie. Innym problemem, który dostrzegał Amerykanin, jest propagowanie różnorodności w społeczeństwie. Idea, która przyświecała ojcom założycielom Stanów Zjednoczonych, była zawarta w haśle E pluribus unum, czyli w wielu jedno. Już Theodore Roosevelt ostrzegał, że sposobem na doprowadzenie do ruiny amerykańskiego narodu jest dopuszczenie do tego, aby stał się zbiorowiskiem skłóconych narodowości.
Zdaniem Samuela Huntingtona, Ameryka Północna oraz Europa powinny dokonać odnowy moralnej opartej na wspólnych cechach kulturowych oraz rozwinięciu integracji ekonomicznej i politycznej. To doprowadziłoby do pojawienia się euroamerykańskiej fazy rozkwitu gospodarczego cywilizacji zachodniej. Jednocześnie Amerykanin uważał, że przyjęcie zachodnich wartości przez kultury niezachodnie jest niemoralne i niebezpieczne. Aby uchronić cywilizację zachodnią przed upadkiem, Huntington twierdził, że musi zostać spełnionych kilka warunków. Amerykanin twierdził, że aby ocalić Zachód, potrzebne jest rozwijanie współpracy Zachodu z państwami Ameryki Łacińskiej, stałe hamowanie rozwoju potencjału militarnego krajów islamskich oraz Chin, opóźnianie się odsuwania Japonii od Zachodu ku Chinom, utrzymanie technicznej i militarnej przewagi Zachodu nad innymi cywilizacjami oraz uznanie, że interweniowanie Zachodu w sprawy innych cywilizacji stanowi źródło destabilizacji i potencjalnego konfliktu globalnego. Przedstawiłem wam wizję Samuela Huntingtona z książki Zderzenie cywilizacji. Oczywiście nie są to wszystkie wątki poruszone tutaj. Na przykład Huntington opisał, jak jego zdaniem mogłaby wyglądać III wojna światowa. To jednak być może temat na osobny film. Jeżeli taka odsłona serii po wojnie będzie się cieszyła zainteresowaniem, być może nagram kolejny podobny odcinek poruszający inne tematy, jakimi zajmował się Samuel Huntington i inni politolodzy oraz historycy. Chciałbym zaznaczyć, że tezy Huntingtona nie są czymś niepodważalnym i jedyną wersją wydarzeń opisującą mechanizmy rządzące światem. Są też inne koncepcje. To jednak temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.